Radioteatr. Słuchowisko autorskie. Straszydła ze Starego Zamczyska. To będzie bardzo, bardzo straszna historia. Chociaż właściwie nie taka znowu straszna. Ta historia będzie taka trochę straszna, a trochę zupełnie niestraszna. Zresztą przekonacie się sami. Zapraszam was do Starego Zamczyska. Oto komnata kominkowa. Czyta Dominik Sawicki. Nazywam się Grzebacz. Jestem chochlikiem i właśnie tu mieszkam. Tu, w sali kominkowej Starego Zamczyska. Przepraszam wszystkich, mam katar. Nazywam się, jak już mówiłem, Grzebacz, czyli dziwnie, przyznajcie, ale nic na to nie poradzę. Mieszkam za pogrzebaczem. Tak właściwie, to być może powinienem się nazywać za pogrzebacz, bo mieszkam za pogrzebaczem, rozumiecie? Ale to by było jeszcze dziwniejsze i w dodatku strasznie długie. No więc nazywam się Grzebacz od pogrzebacza, tylko krócej. Co? Nie wiecie, co to pogrzebacz? To dość proste. Pogrzebacz to taki, jakby to wytłumaczyć, taki kij metalowy. O, pręt bardziej. Z takim na końcu niby haczykiem. Taki pogrzebacz stoi przy kominku i służy, jak sama nazwa wskazuje, do pogrzebania. Gdzie? No jak to gdzie? W kominku. Po co? No, żeby się paliło lepiej. Że co? Dlaczego od pogrzebania lepiej się w kominku pali? No do diaska! Skąd mam wiedzieć? Tak jest i już! No mniejsza z tym. Ja tu wam chciałem opowiedzieć... Dlaczego mam katar? Bo było tak. Któregoś dnia, wieczorem, hrabina Anna czytała książkę leżąc na tym tutaj szezlongu. Co znowu? Szezlong? No jak można nie wiedzieć, co to jest szezlong? No zwyczajnie, taka trochę kanapa, trochę ławka, do leżenia służy, no. Twarda, niewygodna, ale hrabina na niej bosko wygląda. No i hrabina czytała książkę, a hrabia Antoni siedział w tym bajecznie miękkim fotelu i czytał gazetę. To był w ogóle taki bardzo spokojny wieczór. Hrabia przyniósł hrabinie herbaty z malinami i tak się przytulnie zrobiło, jak w kominku ogień wesoło trzaskał. Tak nastrojowo było, że sam chciałem sobie też coś poczytać. Szukałem właśnie odpowiedniej bajki w mojej prywatnej bibliotece, bo wiecie, ja strasznie lubię czytać bajki, ale zanim wybrałem odpowiednią, to hrabina mówi, że jej zimno trochę, bo ogień przygasa i żeby hrabia przegrzebał, no wiecie, pogrzebaczem, żeby ogień był lepszy. No i hrabia bez słowa wstał i podszedł do kominka. Ja akurat nie patrzyłem w tamtą stronę, bo przecież bajkę wybierałem do poczytania. Hrabia też nie patrzył, bo zamiast chwycić za ten pogrzebacz, to on mnie cap za ogon. No to ja, hrabia tak ze zdziwieniem, a hrabina, no to dopiero była draka, szkoda, że tego nie widzieliście. Hrabina podskoczyła na szezlongu, wylądowała z gracją na podłodze, hrabina wszystko co robi, robi z gracją, nawet ląduje, i zaczęła przebierać nóżkami, hyc, i machać rękami, a że miała pantofelki, co tak pukają, to w całej kominkowej komnacie słychać było tylko te obcasiki, puk, i hrabinę Annę, co krzyczy, co to jest? Co to jest? Wsadź to tam, gdzie to było! Albo nie! Wyrzuć to przez okno! Co to jest? Antoni, zrób coś! A tymczasem hrabia nie bardzo wiedział, co ma zrobić, więc zaczął się kręcić w kółko i tak mnie trzymał za ogon i majtał w prawo, w lewo, a ja
sumie to fajnie było. Na takiej karuzeli to w życiu się nie huśtałem. Wtedy hrabina zdjęła pantofelki, żeby nimi rzucić w naszą stronę. Tak sobie myślę, że ona chciała rzucić we mnie. Ale się nie gniewam, w szoku była wtedy biedaczka. Nie wiedziała, co czyni. I tak przypadkiem pewnie jej to rzucanie przyszło do głowy. Tyle tylko, że hrabina to wiele rzeczy dobrze robi, ale celuje to akurat niekoniecznie dobrze. Więc zamiast trafić we mnie, a ja już byłem przygotowany, żeby te pantofelki złapać, żeby przypadkiem do kominka nie wpadły, bo to strata byłaby wielka. Takie piękne pantofelki z takim fioletowym puszkiem na czubku. No w każdym razie, ja nie złapałem, bo hrabina Anna wcelowała pantofelkiem prosto... prosto w hrabiego. W miejsce... No wiecie, tam gdzie plecy na dwoje się dzielą. Wtedy hrabia... Oła! I podskoczył, i wykręcił w powietrzu piruet, wylądował jak mistrz, z telemarkiem. Tyle tylko, że gazeta, którą trzymał... Pamiętacie, hrabia czytał gazetę. No i w jednej ręce trzymał mnie za ogon, a w drugiej miał tę gazetę. I jak wylądował, to ta gazeta wypadła mu z ręki. Wtedy zrobiło się groźnie i strasznie. Jedna strona gazety wpadła do kominka i zajęła się ogniem. Od tej strony zapaliła się kolejna, od kolejnej jeszcze jedna, a ta trzecia zaczęła przypalać frędzelki z dywanu. Wtedy to i ja się wystraszyłem nie na żarty. Hrabia szybko oprzytomniał i chciał ugasić pożar herbatą z malinami. Niewiele to jednak dało, bo już sporo tej herbaty wypił, a w filiżance to same fusy zostały. Za to hrabina, która już przestała tupać, bo przecież zdjęła pantofelki, zaczęła krzyczeć na cały głos: Pożar! Alfred! Pożar! Ratuj Alfred! Alfred, zwany przez zamkowe straszydła Alfredzikiem, to nasz kamerdyner. Bardzo spokojny i zrównoważony gość. On zawsze wie, co robić. Parę sekund później przybiegł Alfredzik z wielgachnym wiadrem zimnej wody. I tą wodą Alfred chlust! Na kominek, na płonącą gazetę, na frędzelki na dywanie, w końcu na samego hrabiego, któremu sznurówki już się zaczęły dymić, no i niestety chlusnął także na mnie. Brrr. A ta woda była strasznie zimna. No i wtedy właśnie dostałem kataru. Kiedy ogień został już ugaszony, hrabina klepnęła z powrotem na szezlong i z gracją, oczywiście, wzięła i zemdlała. Hrabia nie zrobił właściwie nic specjalnego, tylko tak stał i kapał. Ja wykorzystałem sytuację i wymsknąłem się zwinnie z dłoni kapiącego hrabiego Antoniego i czmychnąłem za pogrzebacz. Natomiast Alfredzik rozzłościł się okropnie. Rzadko go można takiego rozeźlonego widzieć. Zmył hrabiemu głowę dokumentnie. I co tam znowu pytacie? Co to znaczy zmyć komuś głowę? To znaczy okrzyczeć kogoś, dać mu reprymendę. No i Alfredzik właśnie taką reprymendę dał hrabiemu Antoniemu. Że nie wolno obok kominka rzucać rzeczy, które się łatwo palą. Że to bardzo niebezpieczne. Hrabia skruszony tylko patrzył w swoje buty z przypalonymi sznurówkami i obiecał, że już więcej nie będzie. Dziś, jak tak o tym wszystkim myślę, to dochodzę do wniosku, że są odpowiedniejsze miejsca do czytania książek niż sala kominkowa. W mojej sali to można kawkę ze śmietanką pić, albo herbatę z malinami, podejmować gości, patrzeć przez okno na deszczowy ogród i marzyć. A czytać to przecież można w bibliotece. A mamy w Starym Zamczysku bibliotekę. Piękną. Duszyca Stenia tam mieszka. Ona wam kiedyś o bibliotece opowie. Przepastna ta biblioteka, że hej. Oj, co znowu? Przepastna? No, przepastna, czyli wielka. Ech, dzieciaki, ile wy słów jeszcze możecie poznać. Ale spokojnie, ja i inne straszydła ze Starego Zamku wszystkie trudne słowa wam wytłumaczymy. W końcu od tego są straszydła, nie? Thank you.
Studio Teatr. Słuchowisko autorskie.